Jaki tu spokój. Idziemy, major. Tutaj. A nowe miejsce, major nie za bardzo wie jak chodzić. No cóż, zwierzęta lubią utarte ścieżki. Major to udowadnia, a tam gdzie mieszkamy zawsze jest zdziwiony, kiedy zmieniam trasę. No cóż, idziemy na spacer. A my to sobie jedziemy. Wilanówek, Rodzisk Mazowiecki, okolice. A ja wyglądam, jakbym szedł na spacer w góry, bo mam dosłownie ten sam plecak na sobie i zapas wody. Zapowiada się piękny, lecz gorący dzień. Zapas wody jest, śniadanie z głowy, możemy iść. Zobaczymy, jakie ciekawe miejsca uda nam się zobaczyć po drodze. No to so, let's go! Wszędzie jakieś wille i domy w stylu willi. Droga dzielnica. Nadal wolę nasze góry. Majerowi obojętne, bylebym tylko szedł z nim gdzieś na spacer. O, stalowa bestia! Majer wszędzie rozpozna stalową bestię! Ech, pociąg wszędzie musi nam towarzyszyć. I rowery. No już spokojnie pojechał. Witamy w Grodzisku Mazowieckim. Zieleń lepsza od betonu. Chodź, Majer.
Tutaj. Chodź, chodź, może znajdziemy jakąś rzekę. Zaraz popatrzę na GPS. W Żerardowie jest jakiś zalew, ale to daleko stąd. Musielibyśmy jechać autem. Może to nawet dobry pomysł. Budynki, budynki, samochody, drogi, chodniki. W sumie to nie czytałem żadnego przewodnika. Nie wiem, gdzie tu jest coś ciekawego. Na razie Majerowi przestaje się podobać temperatura. Chodź. Normalnie w taką pogodę pewnie by gdzieś w jakiejś rzece albo w jeziorze pływał. Gdyby to była Warszawa, to byśmy do Wisły poszli. Przerwa! Koniec! Ta, przerwa. Pokaż Majerowi rowery. Albo pociąg. I zaraz energia i motywacja wraca. O, już opał nie przeszkadza. Z drugiej strony dostał dużo wody, więc... Rowery się zatrzymały. Chodź, idziemy. Przecież jest bardzo przyjemny dzień. I nie chodzimy po górach. A potem idziemy z powrotem do Milanówka. Park w Grodzisku Mazowieckim. Fontanna. Czy jak się nazywa to, gdzie woda wytryskuje z ziemi? Major, pokaż się tu. O, wcale nie musiał wejść cały do tej wody. Przerwa. Tyle pił tej wody, że już nie chciał więcej. Mój ty mokry, zadowolony piesku. Nie ma rzeki, nie ma jeziora, ale za to jest jakaś fontanna. No to możemy powoli kierować się w stronę Milanówka. Major jest pełny wody. Major, ty byś naprawdę bez tej smyczy skończył czasem jako mokra plama. Dobra, musi się przejść na drugą stronę. Innej drogi nie widzę. Chodź. Nabity. Odpoczął. Zmobilizowany bardziej.
Ale bida w porównaniu z naszymi górami. U nas wszędzie coś płynie. Tutaj nigdzie nie możemy znaleźć żadnej rzeki, nawet potoki są suche. Ty piesku. Kierujemy się z powrotem na Milanówek. Gdybyśmy tu spędzili więcej czasu, to byśmy trochę więcej grodziska zobaczyli. Na pewno jest tu trochę do oglądania. Majer jest tak pełny wody, że nawet nie chce pić, kiedy mu chciałem dać. Chodź Major, chodź. Wracamy, tam czeka klimatyzowany pokój. Taka trochę ulga dla Majora. Fajna ta trasa. Taki spokój w miarę. Lepiej niż po ruchliwej ulicy. Back to the town. W Milanówku jest spokój w porównaniu z centrum i nie tylko centrum Grodziska Mazowieckiego. No chyba, że zobaczą nas inne psy, no to wtedy kończy być cicho. Zaraz będziemy z powrotem. Wyluzuj Major, klimatyzacja już działa. Zaraz będzie tu chłodniej. Dla niego dalej trochę za ciepło. Ty mój lubiący mrozy i spacery w śniegu, piesku. Fajnie to spacer. Major, to nie basen. Tak, połóż się pod klimatyzatorem. I odpoczywaj. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.